Żona Szpakowskiego też jest znana, kojarzycie ją z M jak Miłość. Dariusz Szpakowski to jeden z najpopularniejszych komentatorów sportowych w Polsce. Choć wiele osób skupia się przede wszystkim na jego zawrotnej karierze medialnej, to okazuje się, że przeżył też bardzo romantyczną historię. Jego żoną jest znaną aktorką. Dariusz Szpakowski jest słynnym komentatorem sportowym. Ma na swoim koncie relacjonowanie najważniejszych wydarzeń sportowych, przede wszystkim w obszarze piłki nożnej. To między innymi Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i Liga Mistrzów. Dariusz Szpakowski to jeden z najpopularniejszych komentatorów sportowych w Polsce, którego relacje od lat wzbudzają wiele emocji w fanach sportu, przez wiele lat był związany z TVP. W czerwcu 2023 roku media obiegła informacja o zakończeniu współpracy Dariusza Szpakowskiego z publiczną telewizją. Ta sytuacja uległa jednak zmianie przy okazji właśnie zakończonego turnieju Euro 2024. Widzowie znów mieli okazję usłyszeć komentarz jednego z najsłynniejszych dziennikarzy sportowych. Co więcej, mężczyzna stał się gospodarzem nowego teleturnieju stacji, poświęconego oczywiście piłce nożnej. Dariusza Szpakowskiego i jego żonę połączył sport. Dziennikarz ma na swoim koncie wiele sukcesów związanych ze swoją branżą, a większość osób skupia się na jego profesjonalizmie i bogatej karierze, a nie na życiu prywatnym. Dlatego niewiele osób zastanawia się, jak wyglądały podboje miłosne Dariusza Szpakowskiego oraz z kim jest on obecnie związany. Okazuje się jednak, że komentator przeżył wyjątkowo romantyczną przygodę. To sport, czyli jedna z największych pasji dziennikarza, sprawił, że poznał się on ze swoją małżonką. Para spotkała się ze sobą zupełnie przypadkowo na stoku narciarskim. Dariusz Szpakowski udzielił kobiecie kilku lekcji jazdy, a w podziękowaniu został zaproszony na kolację. Jak oboje podkreślają, uważają tę randkę za oficjalny początek swojego wieloletniego związku. Żona Dariusza Szpakowskiego też jest znana. Okazuje się, że małżonką popularnego komentatora jest Grażyna Strachota, która w przeszłości ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i pracuje jako aktorka. Kobieta występuje zarówno w spektaklach, jak i produkcjach telewizyjnych. Wprawne oko mogło ją dostrzec w kilku popularnych serialach, takich jak Na dobre i na złe, Złotopolscy, czy M jak Miłość. Nie jest tajemnicą, że żona Dariusza Szpakowskiego bardzo wspiera swojego ukochanego w karierze. To dlatego często towarzyszy mu podczas publicznych wystąpień, para niejednokrotnie dawała się fotografować na ściankach. Wiele wskazuje na to, że tworzą zgodne małżeństwo, które trwa już od 3 dekad. Komentator sportowy i aktorka mają 2 córki, Julię i Gabrielę.